Samochody legendy to niezwykle trudny temat, bo producenci muszą z jednej strony dostosować je do współczesnych realiów i standardów, np. bezpieczeństwa, komfortu, osiągów, a z drugiej strony zrobić wszystko, aby ta legenda nie umarła, lecz trwała dalej. Dobrym przykładem takiego legendarnego samochodu jest choćby nomen omen Gelenda. Natomiast to nie ona stoi dzisiaj tutaj u nas w garażu, ale jest równie tłusto. Ladies and gentlemen! Land Rover Defender. Pierwszy Defender, a w zasadzie ten prawdziwy Defender, jak niektórzy mówią, był samochodem dla prawdziwych facetów, surowym bewsztykiem, dla ludzi, którzy kąpią się w przerębli i golą się brzytwą. Ten to jest dla tych, którzy lubią posiedzieć w jacuzzi i mają maszynkę elektryczną. Tak twierdzą puryści, ale dzisiaj nawet Silny ma u siebie jacuzzi i nie widzi nic złego w tym samochodzie. Ja też nie, Silny, masz jacuzzi, prawda? Przyznaj się, a nie głową kiwaj, tylko kamerą. Właśnie. Natomiast Land Rover chwali się, że pomimo, że auto już nie jest zbudowane na ramię, tylko ma nadwozie samonośne, to nadwozie samonośne jest aż trzykrotnie sztywniejsze niż w poprzednim Defenderze. Pojawiła się tutaj pneumatyka, pojawiło się mnóstwo komfortu we wnętrzu, mnóstwo możliwości jego aranżacji. Możecie teraz mieć Defendera takiego offroadowego albo takiego bardzo, bardzo luksusowego jak nasz, czyli Defendera X, który kosztuje prawie ponad 600 tysięcy złotych wyjściowo, a możecie go sobie wyspecyfikować nawet na 700 tysięcy. To jest wersja najdłuższa z możliwych, czyli tak zwana 130. Są trzy: 90, 110 i 130. Ta 130 mierzy 5 metrów 36 cm długości i wyobraźcie sobie, że jest to jakieś 15 cm więcej niż najdłuższy Range Rover, ten nowy z wydłużonym rozstawem osi. Testowaliśmy go już, o tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć. Szerokość, tamten Range Rover jest tylko 4 cm szerszy, natomiast wysokość tego jest od tamtego o kilka centymetrów wyższa, więc de facto to tutaj mamy największego współcześnie produkowanego Land Rovera. 130 wydłużono dokładnie o ten fragment tutaj za tylną osią, w związku z czym zmniejszył się tutaj kąt zjazdu i wynosi około 28 stopni. Niesamowity za to jest kąt najazdu w trybie offroadowym, ponieważ on wynosi 37,5 stopnia, a kąt rampowy to prawie 28 stopni. Jak na samochód, który ma rozstaw osi powyżej 3 metrów, to naprawdę absolutnie wszystkie te parametry robią ogromne wrażenie. Głębokość brodzenia tak samo, 90 cm. Żeby Wam uzmysłowić, jak to jest głęboko, to nawet miarkę wezmę. Ale nie w tym ustawieniu 90 cm, niemniej to i tak mi pokaże, o zobaczcie, dokąd może sięgać woda. W dodatku, kiedy wjeżdżacie w tę wodę, to samochód automatycznie to wykrywa, automatycznie się podnosi do najwyższego trybu offroadowego i z automatu ustawia auto na ekranie multimedialnym dokładne parametry tej wody, tak żebyście widzieli, czy czasem nie zaczynacie przekraczać tych 90 cm. Nie musicie zerkać przez okno i patrzeć, dokąd macie wodę. Wszystko się wyświetla na ekranie. To jest standardowe położenie samochodu. Normalnie jak wsiadacie, zaczynacie jechać w trybie normalnym, to on jest na tej wysokości, to jest 20 parę centymetrów prześwitu. Możecie go obniżyć o 40 mm, co teraz robimy. Na przykład to jest taka łatwiejszy dostęp do samochodu, do bagażnika, czy na przykład do łatwiejszego wsiadania. I to jest 4 cm niżej niż to ustawienie standardowe. I teraz zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy zaczynam wchodzić na najwyższy tryb. Ciągle jadę. Ciągle jadę. Dojechałem do tak zwanego drugiego trybu offroadowego. I teraz pokazuję 90 cm. Tam, pamiętacie, sięgało gdzieś dotąd do połowy błotnika mniej więcej, a teraz jest jeszcze poniżej rantu tego błotnika. Tutaj na drzwiach to jest w tym miejscu. Ale jak też zabezpieczone uszczelkami muszą być wszystkie drzwi, żeby tam woda nie dostała się do środka. Oczywiście
Akcesoryjnie możecie sobie zrobić snorkel i to już jest wszystko przygotowane do tego. Tę kratkę się tylko demontuje, wpina się tutaj snorkel, tutaj macie wlot powietrza i sprawa załatwiona. W starym Defenderze oczywiście też mogliście brodzić, tylko tam drzwi nie były szczelne, więc woda wlatywała do środka, ale samochód był tak skonstruowany, że otwieraliście drzwi, ale i wszystko z niej wypływało. Tutaj też Land Rover się chwali tym, że samochód przemyślano pod kątem tego, żebyście mogli go łatwo sprzątać w środku. Na przykład ta podłoga tutaj jest gumowa, nie ma żadnej wykładziny, w związku z czym łatwo, prosto się to myje. Może nie szlauchem, tak jak było w przypadku poprzednika, ale wystarczy jakiś mop czy mokra szmata przejechać i jest czyste. Tak samo z tapicerką. Możecie mieć luksusową, tak jak nasza, Windsor, ona się nazywa, jest zrobiona z krów, które herbatkę o 17 z królową piły, widać, tak mięciutko i przyjemnie, chociaż tutaj już materiałowo, ale mają też w ofercie na przykład takie tapicerki, które nazywają się Resist i też twierdzą, że można je normalnie mokrą szmatą myć i nic temu nigdy nie będzie. Spójrzcie na drzwi, tu też są już nawiązania takie do surowości poprzedniego Defendera, choćby takie śruby, które trzymają to wszystko, natomiast jednocześnie mamy tutaj lakier, dokładnie ten sam, który jest na nadwoziu, bo to jest ta stalowa część, a w zasadzie aluminiowa, która przechodzi płynnie z drzwi tutaj, a oprócz tego dosyć przyjemne materiały, bo to owszem jest plastik, ale nie jest taki chamski, ordynarny, tylko przyjemny w dotyku, to jest miękkie, tutaj jest nawet mięciutko, i w zasadzie tutaj dopiero mamy coś plastikowego. Meridiana nawet mają, który ma 15 głośników i bardzo przyjemnie gra. W poprzedniku, jak dobrze wszyscy wiemy, był diesel z traktora. Rozpędzał ten samochód również do prędkości traktorowych. Powyżej 80 już strach było jechać. Natomiast teraz w Defenderze mamy pełną gamę przeróżnych silników. Benzynowych, diesla, a nawet plug-ina. W naszym przypadku sprawdzona 3-litrowa jednostka rzędowa, szósteczka, moc 300 koni mechanicznych i 650 Nm. Według mnie jedyny słuszny motor do tak dużego samochodu, który waży prawie 2 tony 600. A załadować do niego można dodatkowe 850 kg bagaży i jeszcze podpiąć przyczepę, która waży 3 tony. Wówczas macie zestaw, który przekracza grubo 6 ton. I skoro przy wagach i wymiarach jesteśmy, to teraz bagażnik. I spójrzcie, co tutaj się dzieje. Maleński bagażnik. Tylko jedna walizeczka. A może wejdą dwie? Nie, druga już nie wejdzie tutaj z boku, ale upchniecie jeszcze kabinówki tutaj jakieś ze dwie, powiedzmy. Natomiast jedna duża najbezpieczniej w ten sposób. Tyle, że zobaczcie, przy ilu fotelach jedna duża walizka wchodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8-miejscowy Land Rover Defender. Możecie tutaj naprawdę zamówić sobie 3-osobową kanapę. Rzecz jasna, jak przewozicie 5 osób, to możecie każdy z tych foteli sobie złożyć. Niestety nie tak jak w Range Roverze automatycznie, tylko trzeba to zrobić z łapy. Przepraszam, silny, ja sobie obniżę ten samochód, bo już nawet dla mnie jest za wysoki, wiesz? Oj, teraz załadunek będzie znacznie łatwiejszy tego wszystkiego. Po co się męczyć? Niestety, wada jest taka, że powstaje wówczas przy tych 8 fotelach taki próg tutaj. Brzydko to wygląda i też ogranicza potem trochę praktyczność tego bagażnika, bo zobaczcie, to kładę tak, jest poniżej linii. Poniżej linii oczywiście oparć foteli, druga tak. No dobra, tu jeszcze wchodzi mi trzecia. Oczywiście możecie to sobie gospodarować w taki sposób, jak Wam pasuje. Jak to cykniecie w ten sposób, to jeszcze tu kolejne dwie takie wchodzą, a tutaj piąta. Więc każdy z 5 pasażerów ma swoją wielką walizkę. Można wtedy zapakować to auto naprawdę nie na 2 tygodnie wakacji, tylko na 2 miesiące wakacji, jeżeli jedziecie na przykład rodziną 2+2. Jest po prostu gigantyczne. Rzecz jasna, występuje też wersja 5-osobowa. Ona jest tutaj wtedy w tej podłodze znacznie praktyczniejsza. Mieści jeszcze więcej tego bagażu. Land Rover pisze w danych, że to jest około 1000 litrów pojemności. W to nie wierzę absolutnie. Raczej jakieś 700-800, powiedzmy, takie realne. Zaskakujące jest to, że nie ma tutaj żadnej rolety zasłaniającej taki bagaż. Tu co jest? No, zestawy oczywiście do podnoszenia samochodu do ewentualnej zmiany koła zapasowego, bo koło zapasowe, jak widzieliśmy, jest tutaj na klapie. Natomiast nie znaleźliśmy akumulatora takiego zwykłego w tym samochodzie. O, to koło zapasowe, które tutaj mamy, ono jest pełnowymiarowe. Proszę bardzo.
Kondominium najpierw trzeba gumę z gumy ściągnąć, żeby się tam dostać. Podeszło już wilgocią tu od tej strony. O, widzę, widzicie, jakie spocone. No, dobra. Nie będziemy tego zdejmowali, bo jak znam życie, to potem tego nie założymy. Żeby dostać się do tylnego rzędu siedzeń, też musicie wszystko tu zrobić manualnie. Ta kanapa, druga, tak, przesuwa się, tutaj ma uchwyt. Tutaj z boku ma rączkę do składania oparcia, przesuwania. A jeżeli chcecie złożyć całe oparcie i wsiąść do tyłu, to tutaj jest uchwyt i wtedy tak, podjeżdża i się pochyla. I teraz tak, jest to niewygodne rozwiązanie, jeżeli tam mają podróżować małe dzieci, bo one same sobie tego nie złożą, tylko wy musicie im pomóc. Z kolei, jeżeli dorośli tam mają siedzieć, no to otwór tutaj do wsiadania jest naprawdę wąski i wymaga sporo akrobatyki. Wejście tutaj, to jakieś śmieci, jakieś papiery, tu robimy tak, tu robimy tak, tu robimy tak i mamy, zobaczcie, normalną kanapę. Miejsca mam w tym momencie tyle tutaj, na nogi. Problem w tym, że tam pasażer siedzący przede mną nie ma tego miejsca wcale. Natomiast jak przesuniemy to, o, zobaczcie, no to miejsca mam znacznie mniej, ale umówmy się, ja mam 1,95 m wzrostu. Jak tutaj dzieciaki będą siedziały, to w tej pozycji będą miały bardzo wygodnie. Oprócz paru elementów, to przeszkadza trzymać nogi mnie dorosłemu, ale dzieciakowi tam spokojnie już powinny wejść łapy, nogi, znaczy stopy, i już nie będzie takiego problemu. To środkowe siedzenie, no umówmy się, traktujmy je awaryjnie, ponieważ zobaczcie, o, tutaj ma takie wnęki, gdzie cała ręka wchodzi, ale znowu jak będzie siedział tutaj dzieciak z nieco mniejszym tyłkiem, mniejszymi 4 literami niż moje, no to kawałek drogi wytrzyma. Niemniej to miejsce traktowałbym jako awaryjne. Te dla dzieciaków, którzy mają powiedzmy 10-11 lat i w okolicach 1,50 m, 1,60 m, to te skrajne siedziska jeszcze będą dosyć wygodne. Ciekawe jest to, że zobaczcie, nad głową nadal mam tutaj mnóstwo miejsca, przez to dzięki temu pudełkowatemu nadwoziu. Mam nawet tak, cup holdery, to jest mięciutkie, a nie plastikowe. Tu mam siateczki, w których mogą dzieciaki na przykład trzymać sobie, nie wiem, telefony albo jakieś inne szpargały. Mam ogrzewanie tych skrajnych siedzisk. Nawet mam nawiewy klimatyzacji, choć nie ma ona tutaj oddzielnej strefy, gdzie mógłbym sterować temperaturą. No i to jeszcze szklane okno, które dodatkowo można sobie zasłonić albo otworzyć dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń. Więc wow, przemyślane jest to bardzo, bardzo i jestem pod dużym wrażeniem i pełen uznania dla Land Rovera, że udało mu się ogarnąć takiego w zasadzie trochę minivana, jeżeli chodzi tutaj o ten trzeci rząd. Drzwi mogłyby się troszkę szerzej otwierać te, ponieważ ten otwór drzwiowy jest stosunkowo mały. Tak się wydaje na duży, ale duży wcale nie jest. I ciężka jest ta kanapa. Dzieciakom naprawdę trudno będzie to obsłużyć. Z pewnością będzie musiał robić to ktoś dorosły. Siedzę i co? I mogę sobie pochylić oparcie na przykład, o, maksymalnie do tej pozycji. I wówczas, no jest po królewsku, można powiedzieć. Tu podłoga jest tak lekko pod skosem, jak widać. W związku z czym jest nawet wygodniej na te stopy w pewnym momencie, jak taki podnóżek w Rolls-Royce. Mnóstwo miejsca na kolana, tam siedziałem przecież ja, więc nadal tutaj mamy naprawdę w cholerę tego miejsca. Jest siateczka, jest pas bezpieczeństwa, jest podłokietnik wysoko umiejscowiony, więc jest bardzo wygodny. Jest trzecia i czwarta strefa klimatyzacji, to akurat za dopłatą chyba 4 czy 5 tysięcy złotych, ale możecie sobie tutaj wszystko niezależnie sterować. Co ciekawe, nie wiem, co tu powinno być, ale niczego tutaj nie ma. Nie ma nawet jednego gniazda USB, żebyście mogli sobie ładować urządzenia. Kolejna, oczywiście są też grzane fotele, tyle że je tutaj się steruje z tych pokręteł, które teraz są wyłączone. Jest cykorka jedna, jest cykorka druga. Tu jeszcze w suficie znalazł się dodatkowy nawiew prosto na ryło, jeżeli bardzo jesteście spoceni na przykład. No generalnie przestrzeni tyle, że wow. Nawet jak tutaj przyjdzie Wam przewieźć trzecią osobę, to ona ma w sumie pełnowartościowe miejsce. Szerokie, wygodne i dodatkowo całkiem sporo miejsca na nogi, ponieważ nie ma tutaj takiego dużego tunelu środkowego, ale tylko podłoga jest mocno wypłaszczona. Do pełni szczęścia brakuje, żeby tu w tej konsoli środkowej było takie
miejsce na nogi. Niemniej nie musicie mieć konsoli środkowej. Wiecie, co możecie mieć w Defenderze? Tu możecie mieć też trzeci fotel, naprawdę. Albo wolne przejście, tak jak w vanie, czyli nie ma tu wtedy żadnej konsoli środkowej, podłokietniki są wbudowane w fotele, a mamusia może przyjść do synusia, tudzież córeczki sobie wolnym przejściem tutaj między fotelami, no i wtedy wówczas to naprawdę już tu macie w pizdu miejsca, choć ja najchętniej to podróżowałbym tym samochodem w ten sposób. Ma podnóżek, się okazuje. Środeczek. Żeby go w pełnej krasie zobaczyć, to muszę włączyć samochód, uruchomić silnik. O, i teraz wszystko nam się świeci i jest takie bardziej rzeczowe, lepiej to widać. Ekran, jaki znamy z innych Jaguarów, Land Roverów, Range Roverów, z nowym systemem PV Pro, który działa naprawdę bardzo sprawnie, bardzo fajnie. Ma tutaj cały podgląd na tryby terenowe, na blokadę centralnego dyfra, na to, jaki jest przechył samochodu w prawo, w lewo. Dobra, o tym porozmawiamy sobie jeszcze później. O, tu jest ten czujnik brodzenia. Teraz możecie na przykład na opuszczonym samochodzie 0,77 metra brodzić, czyli to jest 77 cm, ale jak zaczniemy go podnosić, to zobaczcie, o, od razu się podnosi do 90 cm i pokazuje mniej więcej linię, w której to będzie. I jak wjedziecie w brud, to nie jest tak, że tylko będziecie widzieli tą kreskę, tylko będziecie widzieli podnoszącą się wodę i dokąd ona mniej więcej na samochodzie sięga, ponieważ są specjalne czujniki, które to mierzą. Podoba mi się to bardzo, bo z jednej strony jest luksusowo, a z drugiej strony jest tutaj sporo takiej surowości w tym designie. Bo to jest tak, to jest skórka i to jest mięciutkie. Tu może siedzieć pasażer i się trzymać i tego nie urwie i nie wyrwie, ponieważ jest to w cholerę szerokie. Tu macie półeczkę, tu macie otwartą półeczkę, tu macie półeczkę, tu napis Defender. To jest wyłożone gumą, więc nic nie powinno latać i hałasować. Podobnie te dwie mniejsze półeczki. Nawet tu za ekranem można coś schować. Tu jest wielka taka półka z dostępem od góry, z dostępem z prawej, z dostępem z lewej strony. Są cupholdery, tu jest ładowarka indukcyjna w tym miejscu, a tutaj my zamiast schowka mamy lodówkę za 3800 zł, która niesamowicie chłodzi. Tak jak mówię, mnie to wnętrze urzeka wręcz, ponieważ w tej całej surowości defenderowej ukryto też całkiem dużo luksusu. To jest mięciutkie i przyjemne w dotyku. To jest mięciutkie. Wszędzie tam, gdzie macie kontakt bezpośredni z samochodem, jest miękko. Nawet to wydaje się plastikiem wokół tych przyrządów wszystkich, a jest taką gumą oporną, bardzo fajną w dotyku. O, nawet słychać, że to nie jest taki ordynarny, podły plastik. To, co mi przeszkadza, no to jak jadę, to ja lubię tak kolano trzymać. No i tu jest akurat twardo, choć bardzo ładne jest to drewienko i też z tymi takimi widocznymi śrubami mocującymi. To mi przeszkadza. Troszkę przeszkadza mi to, że ta dźwignia zmiany biegów zasłania nieco tutaj całe te klawisze, które służą do opuszczania samochodu, do podnoszenia, do wyłączania start-stopu, do asystenta zjazdu, do... co tu jest? Low, czyli low gear. Tutaj obsługa klimatyzacji, oczywiście pokrętła, którymi obsługujecie tutaj wentylację foteli, bo jest, ogrzewanie foteli, bo jest, oraz temperaturę samej klimatyzacji, ale to pokrętło służy też do czegoś innego. Jak tutaj naciśniecie ten przycisk, to włączają Wam się tryby jazdy. I tryby, proszę bardzo, mamy, startując od eko. Eko, normalny, trawa, żwir, śnieg, błoto i kolejny, piasek, skały, brodzenie, konfigurowalne. Czyli sami możecie sobie tutaj swój własny tryb skonfigurować zależnie od tego, gdzie jedziecie. I w tym, proszę bardzo, trybie macie tak mechanizm różnicowy, czy automatyczny, czy ma być centralny, zablokowany, układ napędowy, czy ma być dynamiczny, czy zrelaksowany, normalny, kierowniczy, kontrola przyczepności, czy mniejsze buksowanie kół, czy warunki terenowe, czy większe buksowanie tym kół. I to wszystko sobie możecie śmiało zaprogramować tak, jak Wam pasuje. I jeszcze jest automatyczny tryb, najbardziej odpowiedni program specjalny w bieżących warunkach, czyli on sam sobie decyduje, jak będzie pracowało zawieszenie, dyfry, jak będzie pracował ABS, kontrola trakcji, jak wysoko podniesie się samochód, czy jak bardzo się opuści, zależnie od tego, po jakim terenie jedziecie. Cyfrowe zegary, które są też, to jest fajne, nieco inne, jeżeli chodzi o styl, niż te, jakie znamy z Range Rovera i z Jaguara, ponieważ zmieniono tutaj cyfry i one nawiązują do tego klasycznego poprzedniego Land Rovera. Widzicie? Co drugie jest białe albo szare. Szare, białe, różna czcionka, a raczej różna wielkość tej czcionki.
no to wio. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek, choć raz, jeździł poprzednim Defenderem, tym prawdziwym Defenderem, to dobrze wie, że w normalnych warunkach to auto prowadziło się mniej więcej tak jak wózek sklepowy, wyładowany kamieniami i jeszcze z jednym urwanym kółkiem. Ten samochód nie chciał jechać prosto, nie chciał skręcać, w dodatku zawieszenie miał z granitu, tam nie było żadnego amortyzatora. Z tyłu, zamiast wielowahacza jak u nas, była belka poprzeczna. Okej, miała swoje zalety, no bo w terenie dawała świetnie radę, natomiast komfort jazdy na co dzień był zwyczajnie dramatyczny. Głośno, twardo, to auto nie jechało na wprost, nie chciało skręcać, no to był ciągnik, po prostu to był ciągnik, to był traktor, tyle że rozpędzający się do trochę większej prędkości niż traktor, ale też nie za dużej, bo od 80 do 120 maksymalnych na godzinę czas przyspieszania mierzyło się kalendarzem, a nie stoperem. Tutaj jest już zupełnie inaczej, to jest po prostu cywilizowany samochód, cywilizowany SUV, który normalnie się prowadzi, w którym jak słyszycie jest cichutko, który fajnie się zbiera. Mamy tutaj 8-stopniową skrzynię biegów, te 650 Nm są rozwijane już od 1500 obrotów, więc wystarczy, że muskacie sobie ten pedał gazu i mimo, że auto waży 2,5 tony, to te 650 Nm robi swoje i po prostu bardzo sprawnie, bardzo płynnie i bardzo przyjemnie go rozpędza. I zaraz będziecie mówili, że oczywiście, ale tamto to była prawdziwa terenówka, a dzisiaj to samochód jest, to jest SUV. Tak, ale SUV z właściwościami terenowymi. I owszem, ceniłem Defendera, tak jak ceniłem sobie wcześniejsze Hiluxy, tak jak ceniłem sobie bardzo Gelendy, które też przecież kiedyś świetnie jeździły w terenie, ale już żyjemy w trochę innych czasach. Jeżeli się bawicie w jazdę terenową, to takiego Defendera za 650 tysięcy złotych nie będziecie zabierali w teren. Zobaczcie, jak on nawet przyzwoicie jedzie po zakrętach. Owszem, czuć, że nadal mamy dużą masę, że to auto trochę się wychyla, ale bardzo dużo z tego niweluje ta pneumatyka i naprawdę jakość prowadzenia, jak na samochód terenowy, mimo wszystko, jest bardzo duża. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że Defender pierwszy był nie do zajeżdżenia, że był solidny, przetrwał każdą burzę śnieżną, każdą burzę piaskową, był samochodem po prostu do ciężkiej roboty, do tyrania. Ale kosztował ile? 200 tysięcy złotych? Tu mamy auto za 650 tysięcy złotych, które nadaje się do cywilizowanej jazdy, którym można jednocześnie potem pojechać w teren, pociągnąć przyczepę i poszaleć sobie. A tamten Defender się po prostu do tego nie nadawał. A wiecie, co jest w nim najpiękniejszego? To, że wsiadacie do niego i macie banana na twarzy. Jak go odebrałem i tylko usiadłem za jego kierownicą i wyjechałem na ulicę Warszawy, to po prostu kąciki ust spotykały mi się z tyłu na potylicy. Samo wrażenie tego, jak on stoi na tej drodze z tymi swoimi ponad 5 metrami, 30 centymetrami długości, z tą swoją masą, z tą swoją szerokością, grubo powyżej 2 metrów z lusterkami. No po prostu wygląda obłędnie i czujecie się jak król szosy. Wszystkie auta, które stoją obok Was, mają dachy mniej więcej na linii Waszego podszybia, a jak go sobie jeszcze podniesiecie i podjedziecie bliżej do jakiegoś auta z przodu, to w ogóle tego auta nie będziecie widzieli. I to jest przepiękne. Z tyłu teraz z kamery może widać, jak jedziemy, że tam pod autem widzicie wszystkie bebechy. Widać, jest tam wahacze, widać, tam jest ten układ wydechowy i wydaje Wam się, nie, no tutaj coś nie zostało dopracowane. Czemu to jest tak widać? Ale właśnie dlatego to auto ma takie parametry, jakie ma w terenie, te kąty zjazdu i najazdu głównie. To jest widać, ale to jest zamierzony cel i wierzcie mi, zresztą zobaczymy to, że nie będziemy tym haczyli w terenie o żadne przeszkody. A teraz zobaczymy, jak się prowadzi przy prędkościach autostradowych. Czy nie będzie za głośno, czy nie będzie za bardzo tańczył na drodze, czy po prostu będzie się pewnie prowadził. Poprzedni Defender nawet nie osiągał takich prędkości, jak 140 na godzinę. Było to w kategorii jego marzeń. Natomiast, jak też dobrze wiemy, poprzedni Defender był samochodem magicznym i pojawiło się bardzo wiele firm na rynku, które zaczęły go przerabiać, a w zasadzie można powiedzieć cywilizować, ponieważ wsadzały tam choćby V8, żeby to auto w ogóle chciało jeździć. Zmieniano tam układy kierownicze, zmieniano układy hamulcowe, zawieszenie nawet. Pozostawała w zasadzie ta rama i ta buda, a całe auta przerabiano. Takie egzemplarze
kosztowały po setki tysięcy złotych, a nawet euro. A robiono to po co? No po to, że to auto wyglądało obłędnie, tylko nie dało się nim właśnie jeździć na co dzień. A teraz do Defendera normalnie, w salonie możecie sobie zażyczyć V8, która ma 525 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o hałas, to użyłbym sformułowania, że jest znośnie takiego. Nie jest zbyt cicho, ponieważ słyszycie przede wszystkim szum powietrza. Silnika w ogóle. Silnik jest akurat tutaj bardzo ładnie i wygłuszony, a nawet jeżeli go słyszycie na wyższych obrotach, to ma bardzo przyjemny, miękki, taki aksamitny, spokojny dźwięk. Więc silnikowo jest naprawdę super. Zobaczcie teraz, ta skrzynia ośmiobiegowa ZF-a trzyma silnik przy 140 na godzinę na niespełna 2000 obrotów. Natomiast rzeczywiście przez tą pudełkowatość tego nadwozia słyszymy szumy powietrza, ale to też nie jest tak, żeby one urywały łeb. A jak się prowadzi przy 140? Normalnie, jak każde inne auto osobowe. Mam poczucie pełnej kontroli nad samochodem, płynnie, ładnie wchodzi w zakręty, nie jest nerwowy, zobaczcie, teraz ruszam kierownicą, on nie tańczy, nie robi nagłych ruchów, ale jak chcę zjechać, to bardzo prosto zjadę, jak chcę ominąć przeszkodę i zrobię tak, to też się stabilnie zachowuje, nie robi jakichś nieprzyjemnych rzeczy, oczywiście testu osia przy tej prędkości by nie przeszedł, no, bądźmy szczerzy, natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie, jak na taką Landarę. No dobra, wystarczy tej szaleńczej jazdy autostradą 140 na godzinę, średnie zużycie paliwa 11 litrów, średnia prędkość 140 na godzinę. A to dlatego, że naprawdę te silniki 3-litrowe diesla, a znam je również z jazdy innymi modelami Land Rovera i Range Rovera, świetnie zdają egzamin, mają bardzo przyjemne parametry, bardzo ładne brzmienie, a jednocześnie spalają umiarkowane ilości paliwa. 2,5 tony, 5 metrów 36 cm długości. Landara, 300 koni mechanicznych i zużycie na autostradzie 11 litrów. No dobrze, to teraz będzie sport. Sprawdzimy, czy zrobimy obiecane przez producenta 7,5 sekundy do setki. Bo trzeba też powiedzieć uczciwie, że 7,5 sekundy do setki w takiej losze wielkiej to jest bardzo dobry wynik. Pamiętajmy, że mamy dopakowaną wersję na maksa, ponieważ ma i szklany dach, i mnie, i silnego na pokładzie, i pełen zbiornik paliwa, i te wszystkie skórki, siurki, inne szmery, bajery. I czas jest następujący, już Wam pokazuję. Żeby nie było, że coś ukrywamy. 7,93. 7 sekund 93, czyli można przyjąć, że 7,9 sekundy, tylko 0,4 gorzej niż podaje producent. Więc jeszcze w drugie mańkę to sobie zweryfikujemy i nie będziemy już naszego dewka męczyli. 7,8, 7,79, więc zbliżamy się do wyniku fabrycznego. No mówiłem, że będzie troszkę lepiej. Mówicie, że nie umiem zjeździć manualem. Umiem, proszę, 7,7. Dobra, to ostatni raz. Dziękuję za uwagę. 7,7. Proszę bardzo, przyjmujemy zatem, że Defender rozpędza się do 100 km na godzinę rzeczywistości 7.7 seconds, jak mawiają Włosi. Podsumowując tę część drogową, ten samochód w takim normalnym, codziennym użytkowaniu, jeżdżąc po mieście, jeżdżąc po asfalcie, jeżdżąc po klasycznych drogach, jest po prostu bardzo komfortowym, fajnym SUV-em. Niczego tutaj nie brakuje z wyposażenia, niczego tutaj nie brakuje, jeżeli chodzi o jakość wykonania, niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o komfort, zarówno foteli, jak i zawieszenia, niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o to, jak on się prowadzi, jak skręca. Szczerze mówiąc, to pod tym względem jest nawet lepszy niż G-klasa, ta współczesna, która i tak już jest przecież gruntownie zmodernizowana w stosunku do poprzedników. To po prostu bardzo dobry, codzienny środek transportu. Pytanie, czy zachował swoje właściwości terenowe. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie będziemy nim robili tego, co robiliśmy zwykłym Defenderem, choćby z tego względu, że Defenderem można było jechać przez kaczory, przez krzaczory, kaczory może też,
przez rzeki, przez błota, przez wydmy, przez kamienie i człowiek miał to, za przeproszeniem, w dupie, ponieważ Defender był takim młotkiem. Nie musieliście zwracać na nic uwagę. To było proste narzędzie zbudowane z kawałka drewna i z stali czy tam żeliwa i mogliście po prostu nim napierdzielać. Tutaj już mamy taką, powiedzmy, wkrętarkę na akumulatorową, która jest bardziej skomplikowana i która już wymaga odpowiedniego podejścia. I ja nie chciałbym tej wkrętarki utopić, zniszczyć, wjechać nią w krzaki, żeby ten piękny lakier porysować, bo fura jest warta 700 tysięcy złotych. I tutaj w tym może być problem. Ja mam taki psychiczny problem z wjechaniem takim samochodem w naprawdę ciężki teren i zatyraniem go. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy są skłonni wydać, może nawet nie te 700 tysięcy, bo auto się zaczyna w konfiguratorze od około 400 tysięcy złotych, na taką zabawę tyle pieniędzy, proszę bardzo, ja jestem jak najbardziej za, ale ja tego Wam nie pokażę. No dobrze, to jesteśmy w dużej piaskownicy, a duże samochody i duzi chłopcy, tacy jak ja, lubią zabawę w dużych piaskownicach, więc sobie wchodzimy na piaseczek tutaj, wybrano tryb piasek. Asystent jazdy po zboczu mamy. Okej. No a co? Możemy sobie to też sprawdzić. Nie blokuję tu żadnych blokad, nie wrzucam żadnych reduktorów, po prostu 4x4, po prostu tryb piasek i on sam sobie o wszystkim będzie decydował. Ja jedyną rzecz, jaką zrobię, to może teraz uda mi się wyłączyć kontrolę trakcji. Off. No i wyłączył. No proszę. Oczywiście nie, jest to taki teren, do jakich stworzony został. O matko kochana, wow! Matulu, jakie tutaj przeboje i wyboje. No miałem sobie go nie ubrudzić i co? I sobie go ubrudzę jednak, tak? Świetnie, no dobrze, zobaczmy tu. No troszeczkę podskakuje, no tam tyle o ile, no Boże kochany, no każde auto podskakuje, ale w błocie sobie o, świetnie radzi, proszę, w piasku sobie świetnie radzi, w błocie sobie świetnie radzi, nawet nie zmieniłem trybu, on przez błoto przejechał, dobrze, tutaj nazad, oj, ale średnica zawracania to jakieś 14 metrów i to jest jedna z wad tego samochodu, tak jak w Range Roverze macie skrętną tylną oś, to tutaj jej nie ma, co przy gabarytach tego samochodu nieco może utrudniać życie. Łożesz ty! Włączył nawet wycieraczki z automatu fajowo. A jeszcze go podnieśmy. Wysokość do jazdy w terenie, czyli jeszcze teraz jedzie w górę, tak? No to jak jedzie w górę, to ciekawe, czy tutaj podjedzie. Tu jakimś autem próbowaliśmy podjechać i nie podjechało. Nie pamiętam już jakim, ale Boże kochane, dla tego auta to w ogóle jest... bułka, nawet kurna z masłem nie jest popsmarowana. Ale śmiech na sali, słuchajcie, naprawdę. O, tu nam się przyda kontrampowy, mimo że auto ma 3 metry rozstawu, to ten kontrampowy jest duży, bo to 27,5 cm. Ale tnie go teraz jeszcze, lekko go tnie ten ESP. Delikatnie, mimo że go wyłączyliśmy, no to troszkę on tam jeszcze sobie działa w tle i to czuć w momencie, kiedy czujecie duży uślizg kół. To co, sprawdzamy głębokość brodzenia? Nie, ale to jest kałużyna taka. Tutaj nic, to nie, nie. Czujnik brodzenia i co? Pojazd ustawiony. O, zobaczcie, widzicie? Mówiłem, tutaj się pojawia woda, ale tej wody ledwo tam do felgi dochodzi. Minimalna głębokość włączenia czujnika 10 cm. No i włączył ten czujnik. 10 cm, to raptem przecież tyle, ile ma opona w nim. Ale wyczuł, jest. Jeszcze przydałaby się jakaś skarpa, kurde, żeby podjechać na nią. Dla tego samochodu ten teren to jest... O, matulu. Troszkę go sobie jednak ubrudziłem, no ale cóż. Land Roverowi udała się niebywała rzecz.
pozostawił taki charakter surowości, charakter terenowości, możliwości terenowych Defendera z poprzednika, a jednocześnie stworzył z tego samochodu naprawdę bardzo komfortowego, bardzo fajnego i bardzo dynamicznego SUV-a do codziennej jazdy. Wow! Naprawdę wielkie wow! Brawo Land Rover! Z jednym zastrzeżeniem. Przez siermiężność niektórych rozwiązań, przez to jak działa klapa bagażnika, jak się przesuwają fotele, nie jest to samochód ani dla dzieci, ani dla kobiet, tylko dla prawdziwych facetów i to też mi się w nim podoba.